Mamy tutaj w układzie współrzędnych narysowany wektor, czyli to jest taki wektor zaczepiony w jakimś punkcie, no i prowadzi on od jednego punktu do drugiego. No i naszym zadaniem jest podać długość tego wektora i tu możemy wpisać albo jako pierwiastek, prawda, mamy możliwość, albo jako wynik przybliżony z dokładnością do setnych. Dobrze, więc popatrzmy tutaj. Czyli co to jest długość wektora? Przypomnijmy, długość wektora zwykle oznaczamy przez wektor w takich podwójnych kreskach. No i to jest wniosek stwierdzenia Pitagorasa, mianowicie tak jak tutaj, to jest, jeżeli ten wektor prowadzi od jednego punktu do drugiego, no to jest delta x do kwadratu plus delta y do kwadratu, gdzie delta x to jest różnica x-ów, współrzędnych x, a delta y to jest różnica y-ów. No to popatrzmy tutaj na tym rysunku, prawda, różnica to jest punkt początkowy, to jest punkt końcowy, więc tutaj mamy to jest delta x i tutaj delta x to jest 3, prawda? Natomiast delta y jest, o przepraszam, za daleko pojechałem, delta x tutaj jest, delta x jest 2, tak? Bo ten tutaj jest dotąd, czyli tu jest delta x i to jest 2, natomiast delta y, no to jest tutaj, prawda? Czyli delta y to jest co? Minus 9 minus, czyli minus 7. A więc delta x i delta y mogą być ujemne, natomiast tutaj są w kwadratach, wobec tego tutaj pod tym pierwiastkiem zawsze mamy sumę liczb dodatnich. No i to widać, że ten wzór to jest długość tego wektora, to jest po prostu długość tego odcinka. Tu jest kąt prosty, twierdzenie Pitagorasa. No i ten mamy trójkąt prostokątny o bokach, prawda, w tych oznaczeniach boki są moduł delta x i moduł delta y. Prawda, to są długości tych boków tego trójkąta i oczywiście delta x do kwadratu to jest to samo, co wartość bezwzględna delta x do kwadratu i podobnie z y. Czyli tutaj moglibyśmy również, chociaż to jest niepotrzebna komplikacja, ale właśnie możemy napisać, że to było to samo, co moduł delta x do kwadratu plus moduł delta y do kwadratu. No tego się nie pisze, zwykle wystarczy. No ale to jest to samo, prawda, żeby zaznaczyć, że to jest po prostu twierdzenie Pitagorasa. No dobrze, czyli u nas jest pierwiastek z 2 do kwadratu plus i tutaj mamy 7, no minus 7 napiszmy, do kwadratu, czyli to jest pierwiastek z 4 plus 49, czyli to jest pierwiastek z 53. No, tak na oko 53 to jest liczba pierwsza, więc chyba nic więcej tu się nie da zrobić. Możemy co najwyżej znaleźć jego przybliżoną wartość, czyli 53 pierwiastek to jest 7,28, około 7,28. No i może sprawdźmy, może wpiszmy sobie tym razem w postaci takiej 7,2, czy też kropka raczej, 28. Dobrze, no i zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.